Kebab to znane danie kuchni tureckiej, które pokochali także Polacy. Najbardziej popularny nad Wisłą jest doner kebab, czyli kręcony, co odnosi się do sposobu jego pieczenia na ruszcie. Dziś zobaczymy, jak produkowany jest kebab. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy Damak w Grzędach. Damak w Polsce ma 3 zakłady produkcyjne. Produkujemy kebab z wołowiny, baraniny oraz drobiu. Dziennie jesteśmy w stanie wyprodukować blisko 100 ton wyrobu gotowego. Do zakładu wchodzimy razem z pracownikami. Każdy musi być ubrany w odzież roboczą. Przy przejściu przez śluzę pracownicy dezynfekują ręce i nakładają odzież ochronną. Teraz już można przystąpić do pracy. Surowiec do zakładu trafia prosto z ubojni. Dział kontroli jakości sprawdza ilość mięsa, jego temperaturę. Na przyjęciu powinna wynosić do 4 stopni Celsjusza. Kontrolowany jest też stan czystości pojemników, w których dostarczane jest mięso. Gdy jest pewność co do jakości surowca, może on trafić na produkcję. Zaczynamy od działu rozbioru. Posiadamy najnowszy park maszyn. Podczas budowy dobieraliśmy technologię tak, aby zagwarantować nie tylko najwyższą jakość oferowanego produktu, ale również pragnęliśmy zadbać o ochronę środowiska. Po podzieleniu tuszki kurczaka z ćwiartki podwójnej trzeba uzyskać udko. Ćwiartki trafiają więc na linię. Najpierw pracownicy zawieszają mięso na haki transportujące. W pierwszym procesorze automatycznie wyrywana jest dolna część grzbietu. W ten sposób uzyskiwane jest udo anatomiczne, które następnie jest trybowane. Na linii obok trybowana jest pozostała część kurczaka, a więc kapsuła. Z niej uzyskiwany jest filet podwójny ze skórą. Mięso po rozbiorze kierowane jest do masowania. Istotne, aby użyć odpowiednich przypraw, które będą miały wpływ na smak i aromat kebabu. Stosowane w Damaku miksy przypraw to specjalna kompozycja, która stanowi ścisłą tajemnicę firmy. Proces trwa około godziny. Po tym czasie nasycone przyprawami mięso przekazywane jest do nakładania i formowania. Z pojemnika wykładane jest na stół i pracownicy stopniowo nabijają kolejne kawałki na stojaki. Wysokość kebabu wynosi od 40 do 70 cm. Po nałożeniu pracownicy ścinają boki i sprawdzają wagę kebabu. Następnie za pomocą folii stretch formowany jest jego ostateczny kształt. Powstaje tak zwany baton. Odpowiednie uformowanie gwarantuje łatwość krojenia w barze, w którym z kebabu zostanie przygotowane danie. Na koniec na baton naklejana jest etykieta z informacją m.in. o składzie, dacie produkcji, dacie przydatności do spożycia, wadze. W zakładach firmy Damak powstają takie produkty jak harika, bereket, turkuaz, beste, efe czy anatolia. Uformowany, surowy kebab drobiowy trafia do komory szokowej, gdzie mrożony jest w temperaturze minus 40 stopni Celsjusza. Spędzi tutaj 24 godziny. W zakładzie funkcjonują 3 komory szokowe. Każda pomieści 20 ton kebabu. Po zamrożeniu batony układane są na palecie i trafiają do magazynu, gdzie będą przechowywane w temperaturze minus 25 stopni Celsjusza. W zakładzie w Grzędach produkowany jest kebab w 11 wersjach smakowych. Oprócz surowego powstaje tu także kebab pieczony. Produkty trafiają do ponad 30 krajów świata. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.